Zgodnie z zapowiedziami Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie rozpoczął eksmisję tzw. uporczywych lokatorów. Pierwsze eksmisje już za nami. Wyeksmitowano kobietę z dwójką dorosłych synów z kamienicy przy ulicy Królowej Jadwigi. Gdy doszło do eksmisji, sąsiedzi wyeksmitowanej poczuli ogromną radość i ulgę. Być może w kamienicy wreszcie zapanuje spokój. Ulga bardzo duża, no w sumie no, żeśmy przeżywali gehennę w dzień, pilnowaliśmy, dbaliśmy o to. O mieszkańców tutaj można też powiedzieć, no i coż więcej. Była kobietą bardzo uciążliwą, ordynarną przede wszystkim, zdemoralizowaną, tak mogę powiedzieć, włącznie ze swoimi dziećmi. Nie dbała o matkę, jak tutaj mieszkała mama, także no cóż. Tak wyglądało mieszkanie po eksmisji. Trudno uwierzyć, że jeszcze dobę wcześniej ktoś tu mieszkał. Popalone sufity, zadrzybione ściany, okropny zapach. Jak mówią sąsiedzi, byli to wyjątkowo kłopotliwi lokatorzy. Wyzywali, dokuczali, demolowali klatkę schodową, obrzucali fekaliami ściany korytarza. Wyeksmitowana kobieta znęcała się nad swoją schorowaną matką. Była dla matki też tak samo wulgarna i dusiła ją na podłodze, tak jak powiedziałam. I ja ją ratowałam przez dwa razy, co i udzielałam pomocy, bo nie wiedziałam, co się działo, ale zobaczyłam, bo wnuczek przyleciał i powiedział na mnie: babciu, chodź do mojej babci, bo ją uduszą. I ja ją zabrałam do siebie. Miasto opracowało konsekwentną politykę mieszkaniową, która nie dotknie ani rodzin, ani osób potrzebujących pomocy, a patologiczne środowiska, które traktowały mieszkanie jako miejsce do koczowania i picia alkoholu. Większość tych eksmisji dotyczy takich ludzi, którzy nie tylko nie płacą czynszu, ale także dewastują mieszkania i są takimi uciążliwymi mieszkańcami, których no, w zasadzie nie chcielibyśmy mieć za sąsiadów. Nowa polityka mieszkaniowa Szczecina zakłada odzyskanie od niepłacących lokatorów mieszkań, by potem przekazać je osobom, które czekają na przydział mieszkania. Przypomnijmy, osoby ubiegające się o mieszkanie komunalne czekają często na lokal ponad 10 lat. Obecnie dłużnicy są winni miastu z tytułu zaległych czynszów, uwaga, 107 milionów złotych. Te lokale, które Zbilk odzyskuje, trzeba wyremontować. Taki remont to jest koszt kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. No i następnie są one wskazywane albo na zamianę, albo na tym ludziom, którzy oczekują od kilkunastu lat w kolejce na przyznanie lokalu komunalnego. Lokatorzy, którzy zostali wyeksmitowani, mogą liczyć na pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Przez pierwszy miesiąc takie osoby mogą mieszkać w lokalu zastępczym, potem mogą liczyć na przydział do schroniska dla bezdomnych. Jeśli chodzi o osoby eksmitowane, to rozmowy na ten temat rozpoczęły już się w ubiegłym roku. Przygotowaliśmy się do tego wspólnie ze Zbilkiem w sposób następujący, że mamy podpisane porozumienie, w którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zobowiązuje się do zapewnienia do 30 miejsc dla osób eksmitowanych. Eksmisje w Szczecinie były zawsze tematem kontrowersyjnym. Strach budziła świadomość, że mogą one dotknąć ludzi niezaradnych życiowo i rodzin. Tym razem jednak pod lupę wzięto środowiska patologiczne. Być może właśnie zagrożenie eksmisją zmotywuje tych ludzi do zmiany swojego życia. Więcej o sprawie w nowym odcinku magazynu społeczno-interwencyjnego Telewizji Pomerania Tylko ważne sprawy. Emisja już w środę o godzinie 19:30 i 23:30.